Chodzą słuchy, że połowa mieszkańców Gorzowa chce ponownie zapisać się na studia, co jest powodem. Po przeprowadzeniu dochodzenia okazało się, że w kwietniowe poniedziałki wszyscy studenci mają na Słowiance 25% zniżki, a wiadomo, że żaden student nie chce popłynąć z kasą, więc takie happy hour na początku tygodnia jest w sam raz. Segregujecie śmieci w domu? Świetnie. Ale czy robicie to samo w pracy? Mamy nadzieję, że tak. Niech szef kupuje pojemniki i wprowadza zdrowe firmowe nawyki, bo warto oddzielić sobie czasem papier od plastiku i szkła. Godziny pracy lecą, a do tego planeta Ziemia jest bardzo wdzięczna i wszyscy są zadowoleni. Każdy kierowca w Gorzowie blednie z przerażenia, jadąc ulicami Kosynierów Gdańskich i Słowiańską. I to nie, proszę Państwa, z powodu dziur omijanych na pamięć slalomem. Zza kierownicy obserwujemy z przerażeniem, czy nie zjeżdżają się ekipy odblaskowych budowlańców. Za chwilę rozpocznie się wielki remont, więc obecne dni to taka cisza przed korkową burzą i ostatnia szansa, by soczyście wpaść kołem w kosynierski dół. Na gorzowskim ryneczku odbył się pierwszy trening przed Wielkanocą. Klienci mieli sposobność przećwiczenia swoich kubków smakowych, degustując świątecznego żurku. Opiniom i poradom nie było końca. Ile dać kiełbasy? Za dużo majeranku? Nie za mało? Nie za kwaśne? Nie, dobre właśnie. I tak od pokoleń trwają dywagacje, jak przyrządzić nasz narodowy specjał z zakwasu. A i tak wiadomo, że umamy najlepsze. Na osiedlu Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wielkie święto. Mieszkańcy zbijają sobie z uśmiechem piątki, bo z zimowymi opłatami wyszli na plus. Ponad 90% mieszkańców wykaraskała się z tego mroźnego okresu bez żadnego zadłużenia. Apele o oszczędność i umiar w świeceniu żarówek przyniosły efekt. Mieszkańcy zimą zacisnęli pasa i teraz mogą już swobodnie cieszyć się nadchodzącą wiosną. Dobrze jest być pierwszym w konkurencji, w zawodach, w wyścigu, ale jak to jest być pierwszym w nowym mieście? Jak to ugryźć i jak do tego podejść? Ustanowić administrację, komunikację, edukację i w tym podobne? Z tym wszystkim musieli zmierzyć się pionierzy nowo powstałego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zacząć wszystko od początku w obecnym miejscu. Za to od nas wielki szacun i poważanie marcowej rocznicy Dnia Pioniera w Gorzowie.